Witam wszystkich bardzo serdecznie. W końcu, nareszcie, po 3 latach doczekaliście się odcinka z Sielskich Wieżowców. Dziś jest ze mną Mateusz. Cześć wszystkim. I jesteśmy właśnie na 11, 10 piętrze, właściwie 10,5. Mamy tutaj fajną panoramę Jasła. Tamta góra, to jest Liwot, tam jest taki punkt widokowy. Tam w tamtym roku na Sylwestra zdarzyła się pewny wypadek. Jak wspominałem, Jasło jest po ulewie, więc tutaj nawet nie wygląda tak tragicznie, żeby cokolwiek jakieś skutki go pogodziowe były, ale jak wspominałem w odcinku, nie było. Już można? Na pewno. Nie? W tym bloku w tym bloku nie są pierwszy raz. Nigdy w tym bloku nie byłem. Byłem w bloku zielonym, z którym powiedzieliście, że aż tam nie mogę. Tu jest wyjście. Na dach. Na dach. Tu jest ten system oddymiania. Tak. Czasami kończy na kluczku. Może być problem. Niestety. Niestety jest. Cześć, który to produkcji był? Chyba albo 81. Chyba 81, no to będzie. Fajna kabina. Ktoś tu jak widać nalał. Zobaczymy, czy w dół były takie wibracje, czy będą takie wibracje. Nie, w dół nawet nie ma. Jedzie fajnie, płynnie. O, otarcie jakieś. To jest światło, to z tego szybu? Nie, tutaj, listów pomarańczowy. To oznacza, że kabina jest odzwierciedlona na żarówce. Ma na żarówce. Aha, pozycja kabiny. Tak, dokładnie. Jak się zepsuje też ta żarówka, no to stoimy, niestety. Rocznik 2018. Kurde, to jest Otech firma z Gorlic. Fajny w sumie piętrowskazywacz. Ten blok to jest chyba... O kurde, ten blok chyba to jest najmłodszy blok. Z którego rocznika jest? O kurde, nie wiem, ale wydaje mi się, że te wszystkie bloki, które tutaj są, nie? To chyba 81. 80. Cześć tak. Wszystkim. Tak, to chyba są jeszcze lata 80, no. Tak. Nie wiedziałem, myślałem, że wszędzie będą osiedlówki. No. Później został nam jeszcze jeden. Tak. I ma gąk jak Litwit Serwis. No, nie, osiedlówka, ale... No niestety, w tym bloku są same nówki, Otechy. Ale zastanawiam się jedna rzecz, dlaczego na wszystkich piętrach jest słyszalny ten dźwięk? No jak? Nie ma zjazdu do piwnicy, nie ma. Nie ma. Ale dlaczego na wszystkich tych jest, Słychać ten gąk? No właśnie, nie wiem. Ciężko stwierdzić, ale to na pewno jest jak lift service. Tylko, że to jest Otech i to nawet niedaleko mojego miasta, bo w Gorlicach, a ja mieszkam w Tarnowie. No. Czyli, że co, czyli może być to winda lift service, a serwisowana to jest Otech? No może być, tak. Bo jak gong ma taki podobny, no to... O, tak krzypi. No, to jest krzypi troszkę. Drzwi otwierają się nie, to mi się podoba bardzo. No. Jedziemy z osiedlówką. Tak. W pierwszym bloku, w którym nagrywałem dla was... Czyli? Nagrywałem dla was zwiastun w Sielskich Wieżowcach. Tutaj była myśl, tak. Żeby... Trzymaj. Tak. Tutaj była myśl, żeby Bacińskiego trzymać. Ciekawe, czy jest też tabliczka? Nie ma, ale jest to rocznik 1981. Idziemy sobie teraz przejściem, bo na 11 piętrze bloku Mateusz. Chodź, zobaczymy tamtą na końcu, co tam jest.
otwarta. Jest to szybko. I ten, idziemy sobie, bo tu jest takie przejście. Zaraz będzie tamta maszynownia, w której nagrywałem ten zwiastun. Ogólnie odcinek z windami, który jest planowany niż tu był. Odcinek, który jest planowany z Maćkiem. Czołem, Macieju, czekam na ciebie, wybierz się do Jasła. Z Matkiem przyjedźcie, ponagrywamy. Z Mateuszem nagralibyśmy również w szpitalu, ale niestety z powodu wiadomej sytuacji do szpitala nas nie wpuszczą. Mateusz, wypowiedz się, jak tobie się podoba. Fajnie nawet. Zielono. Zielono. Są z dwóch bloka są osiedlówki. Niestety w Baczyńskiego 11 jest nowe. Są nowe. Są nowe? Tak. Też nie są najlepsze, ale to jednak nie ten sam klimat. No, jednak, no niestety. Jednak niestety. Idź pierwszy. Tutaj jest tabliczka też? Nie ma. Nie, tutaj na żaden nie. Tam było z krótką szybką, widziałeś? Tak. Tam było z krótką, a tutaj mamy lusterko. Wchodzimy. Cześć wszystkim. O, tam rygiel głośny. No. Kurczę, co jest z moim aparatem? Co jest? Czekaj, zrobię telefon. To jakby co, to... Trzecie. Drugie. Fajna lampa. Tak. Jaka ładna. Pierwsze. To idziemy na 10 czy nie? A jedźmy może na 5. Dobra. No, ja niestety nie zastosowałem się jednak do tego, co śpiewał Kazik w jednym ze swoich najnowszych utworów. Posłuchajcie sobie. Kluczem przyciskaj windę. Kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj windę, kluczem przyciskaj ją. Pojedzie najciszej ze wszystkich. Jedzie Adamem na zero, niech jedzie. No, czy ty pójdź? Niestety nie ma odzwierciedlenia. Masz lampę? Ciekawe, czy podczas powodzi nie zalało piwnic, czy gdzieś tam coś się nie przelało. No właśnie. Czekaj, wyłączę tylko tu. Dobra. I zjeżdżamy na dół i... Tylko sobie załączę już na dół. Zaraz się uszy zatykały. Nie miałeś tak, czy nie miałeś? Nie no, czasami... Nie no, rzadko to bywało. Ale hamowanie ma ostre. No. Dobra. Ja bym powiedział tak, może jeszcze gdzieś tutaj, gdzie by jeszcze windy były, byśmy może podeszli. A jeśli żadnych windów nie będzie, to ja tak, chciałbym podziękować Mateuszowi za to, że w końcu udało się spotkanie, w końcu żeśmy nagrali i w końcu ja też się przemogłem i nagraliśmy. No dokładnie. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, tak jest. I Macieju, czekam wciąż na ciebie. Trzymajcie się. Na razie.